niedzielę o 16 będziemy grali we Wrocławiu przeciwko Tarnowskim Górom i na pewno nie będzie to łatwe spotkanie, ponieważ ostatnim razem w Tarnowskiej dziewczyny pokazały naprawdę wysoki poziom i myślę, że zagrały jeden z lepszych meczów w całym sezonie. Także naprawdę dziewczyny są fajnie przygotowane, więc myślę, że widowisko będzie ciekawe. Na pewno będziemy musiały mądrze rozgrywać piłkę, bo dziewczyny faktycznie fajnie grały w kontratakach, także ustawienie było naprawdę dobre z ich strony, więc będzie trzeba uważać na te elementy, które ostatnim razem wyglądały u nich w porządku. Cieszymy się, że możemy zagrać u siebie. Dziewczyny będą grały ze swoimi kibicami. Zawsze to jest ważny aspekt, że tak powiem, hokeja i tego, żeby hokej w Łozinie i tutaj w okolicach się rozwijał, żebyśmy mogli grać spotkania u siebie, żeby też czuć wsparcie ze strony swoich kibiców, bo wiadomo, że no jakaś tam garstka kibiców nie będzie za nami jeździła po całej Polsce, także no to na pewno jest na plus. Ta końcówka rozgrywek jest ciekawa w związku z tym, że no Politechnika musi wygrać z Brzezinami, no a my musimy tak naprawdę wygrać wszystkie mecze do końca sezonu, aby móc walczyć o to, aby być na drugim albo pierwszym miejscu. U nas od początku nie było żadnej presji na to, żebyśmy zdobyły złoto, tak? My jesteśmy drużyną, która dalej jest raczkująca, jeśli chodzi o hokej seniorski, więc każdy jeden medal, który będzie, będzie dla nas zadowalający i oczywiście chcemy walczyć o jak najwyższe cele, natomiast trzeba też spojrzeć prawdzie w oczy, że teraz mamy znowu problemy jakieś tam kadrowe, więc no też trzeba mierzyć siły na zamiary. Jeśli się uda, to będzie super, natomiast totalnie nie mamy na to presji, żeby coś zmieniać, czy żeby robić coś, aby dziewczyny czuły, że muszą. No, muszą dobrze grać, muszą się tym bawić, ale nie jest tak, że muszą zdobyć pierwsze miejsce czy drugie. Jeśli będzie trzecie, to też będzie w porządku i tak naprawdę najważniejsze dla nas jest progres i to, żeby one bawiły się tą grą.